No pewnie, że tak. Myślę, że zawsze jesteśmy zadowoleni z siebie, bo przychodzimy tu głównie po to, żeby się poruszać. Oczywiście fajnie, jak się wygrywa, to daje pewnie dużo radości, ale nie jest to najważniejsze tutaj, przynajmniej dla mnie, myślę, że dla większości kolegów też. Oczywiście jest to forma rekreacji, ale emocje są, nie brakuje, każdy chce wygrać. Dokładnie, dokładnie. No to chyba ma się w charakterze po prostu, nie tylko sportowca, ale każdy, kto uprawia jakikolwiek sport, no to zawsze myśli o tym, żeby wygrywać, czy to jest piłka nożna, czy jakiś inny. Oczywiście. Znaczy, jesteśmy pierwszy raz w lidze A, awansowaliśmy w poprzednim sezonie, więc cel numer jeden to, żeby tu zostać na następny sezon. A później zobaczymy, no pomyślimy. To zależy głównie od frekwencji, bo wiadomo, mamy kilku fajnych chłopaków w drużynie, ale czasem to różnie wygląda z możliwością przyjazdu na taki mecz, więc jak będzie frekwencja dobra, to myślę, że będziemy mieli szansę, żeby powalczyć o coś więcej w przyszłym sezonie. Myślę, że tu z drużyn, przeciwko którym graliśmy, to przede wszystkim TEP Edukacja, to wydaje mi się, że jest to najlepszy zespół, przynajmniej do tej pory, z którym graliśmy. Jeszcze akurat wtedy mieliśmy niezbyt dobrą frekwencję, więc wysoka porażka w tym meczu. No widać, że tam są zawodnicy, którzy mają przeszłość w grze na małym terenie, wielu zawodników z taką przeszłością na hali, to na wysokim poziomie w hali, więc na pewno bardzo fajna drużyna i można się od nich uczyć takich małych gier właśnie.